Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o liturgicznych ekscesach arcybiskupa Rysia i ojca Remigiusza Recława. Zapraszam. Będziemy mówili oczywiście o wydarzeniu nazwanym Arena Młodych, które niedawno odbyło się na terenie archidiecezji łódzkiej. Właśnie wczoraj, gdy przygotowywałem ten materiał, dostałem maila od pewnej młodej osoby, która była zmuszona brać udział w tym wydarzeniu i chciałbym teraz fragmenty tego maila przeczytać. Oczywiście ta młoda dziewczyna wyraziła również zgodę na to, abym wykorzystał fragmenty tego maila. Myślę, że dobrze nam to zobrazuje, czego te młode osoby były świadkiem. Mam 17 lat i zostałam zmuszona przez moją szkołę, która nazywa siebie katolicką, do wzięcia udziału w Arenie Młodych Reset. Chciałabym podzielić się z księdzem moim postem, który zamieściłam na grupie, tutaj nie będę zdradzał. Laudetur Jezus Chrystus. Chciałabym podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami. Otóż w przeciągu zaledwie 2 dni mogłam spotkać się blisko z 2 zupełnie różnymi od siebie sposobami postrzegania wiary katolickiej. W niedzielę miałam przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w kaplicy Bractwa. Wcześniej bowiem bywałam tylko na indultach. Różnice, które zauważyłam, to obraz świętego Piusa X zamiast obrazu Jana Pawła II, wyraźny rozdział płci w ławkach, konkretne kazanie, w którym było wspomniane o tym, że wiara katolicka jest tą jedyną i prawdziwą oraz że istnieje możliwość wiecznego potępienia. Ogólnie rzecz biorąc, w trakcie tej mszy świętej czułam się, jakbym odnalazła swój dom, miejsce, gdzie przechowywany i chroniony jest skarb świętej wiary katolickiej. Dzisiaj natomiast byłam zmuszona przez moją katolicką szkołę do wzięcia udziału w tzw. Arenie Młodych pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz zespołu Mocni w Duchu od ojca Remigiusza Recława. Przed oficjalnym rozpoczęciem się wydarzenia puszczana była nowoczesna muzyka, nawet niereligijna. Świeccy prowadzący natomiast zachęcali do tańczenia i krzyczenia. Na rozpoczęcie z kolei śpiewane były piosenki charakterystyczne dla ruchów charyzmatycznych. Potem nastąpiła modlitwa wstawiennicza w grupach po 3 osoby. Następnie została wygłoszona Ewangelia, po której arcybiskup Ryś wygłosił swoje słowo. Powołując się na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie są 2 albo 3 zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Mówił on o tym, jak to w trakcie modlitwy wstawienniczej Pan Jezus jest obecny wśród modlących się osób. Arcybiskup wspomniał również o tym, że istnieje też substancjalna obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie, po czym dodał, że dzisiaj takiej obecności nie ma i że tym sposobem to młodzi ludzie dzisiaj sprowadzają Pana Jezusa, a nie kapłan. Odebrałam to jako obniżenie znaczenia kapłaństwa. Arcybiskup powiedział także, że to poczucie braku grzechu stanowi problem, a nie zaś sam grzech. I o ile zgadzam się, że poczucie bezgrzeszności jest o wiele gorsze od grzechu, tak z ust arcybiskupa wyraźnie wybrzmiewało zdanie: grzech nie jest problemem. Potem była możliwość przystąpienia do spowiedzi. Na koniec natomiast odbyła się część mszy, od przygotowania darów. Zanim to jednak nastąpiło, arcybiskup powiedział o tym, że gromadzący się wokół stołu na uczcie. Nie było mowy o ołtarzu, nie było mowy o ofierze. Natomiast sama komunia święta rozdawana była z glinianych naczyń, albo na rękę, albo do ust. Przy glinianych jest znak zapytania, najprawdopodobniej uczestniczka nie jest tutaj tego w 100% pewna. O tym wiem, ponieważ później obejrzałam transmisję, sama bowiem nie schodziłam z trybun, nie chciałam brać w tym udziału. Oczywiście podczas całego wydarzenia obecna była charyzmatyczna muzyka, tańce, machanie flagami i przemowy, w tym ojca Remigiusza Recława, typowe dla ruchów charyzmatycznych. Natomiast jeśli chodzi o moje przemyślenia, to w trakcie całej Areny Młodych nieustannie towarzyszyła mi myśl, że takie to wydarzenia, które mimo tego, że mają pewne katolickie elementy, na przykład spowiedź, ale ze swego ducha są protestanckie, promowane są przez oficjalne struktury kościoła, biskupów, podczas gdy prawdziwie katolicka msza święta z prawdziwie katolickim nauczaniem postrzegana jest jako zgorszenie odprawiane przez schizmatyków w garażach. Myślę, że jest to bardzo cenny komentarz osoby młodej, do których przecież to wydarzenie było właśnie skierowane. Ta oto osoba młoda odebrała to jako wydarzenie raczej protestanckie niż katolickie. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej temu, co tam się działo i wyciągnijmy z tego wnioski. Otóż
Najbardziej znaczącym elementem całego wydarzenia, najbardziej gorszącym też elementem całego wydarzenia jest to, że rozpoczyna się to jako taki event, jako takie wydarzenie wspólnotowe. Tutaj pokażę kilka fragmentów, które jakby pokazują, co tam się działo. Leci fala, leci, niech nie ginie, leci fala! Dawaj, 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 leci jeszcze po środku, ona tam ginie, ale dobra, jest to! Uwaga, powtarzamy ten ruch. 3, 2, 1. Ale wszyscy, wszyscy powtarzają ruch. 3, 2, 1 i 3, 2, 1. RSM Reset! Te fragmenty same w sobie pokazują, no właśnie, takie młodzieżowe wydarzenie. Moim zdaniem ono nawet dla zwykłego młodego człowieka może być wysoce nieatrakcyjne. O tym wspominał pan Mysior w swoim materiale, też go podlinkuję, w którym on też komentuje to wydarzenie. On zwraca na to uwagę, że takie akcje typu leci fala, leci fala, leci fala, że to dla młodego mężczyzny raczej jest odpychające. Ja też bym to tak odebrał. Mam wrażenie, że mając właśnie kilkanaście lat, też byłoby to dla mnie żenujące, a nie ekscytujące. Natomiast to jeszcze zupełnie nie jest sedno problemu. Sednem problemu jest to, że w pewnym momencie wychodzi arcybiskup Ryś i wyjaśnia. Dlatego postawiliśmy w środku duży stół. On zaraz będzie odsłonięty. Na tym stole póki co jest chleb, jeszcze nie przemieniony w ciało Jezusa. Ale jak ja tam przejdę i wszyscy księża ze mną staną wokół tego stołu, to zaczniemy już tylko tę część Eucharystii, która się zaczyna od prefacji. I dojdziemy do Komunii Świętej i wszystkich, którzy chcą Komunię Świętą przyjąć, już zapraszam, żeby otoczyli ten stół. Czyli najbliżej stołu stoją księża w białych albach, bo oni odprawiają mszę świętą, a za nimi zaraz można się ustawiać i stać, bo idziemy do tego, żeby spożyć ten pokarm, który Jezus nam daje. Ja wiem, że jesteście trochę zaskoczeni, nikt nie wiedział, że jest na mszy, ale wszystkie elementy mszy świętej były, chcę wam powiedzieć. Począwszy od należę do Ciebie, Boże Ojcze. Msza święta zaczyna się od znaku krzyża. Potem we mszy świętej jest modlitwa, którą nazywamy kolektą. To była wasza modlitwa w trójkach. Wyście modlili się, przedstawiając Bogu, zbierając wszystkie intencje. Potem na mszy świętej jest przepraszanie Boga za grzechy. Mieliśmy spowiedź. Jest potem słowo głoszone. Ewangelia, którą żeśmy słuchali, to jest Ewangelia, którą Kościół czyta dzisiaj na wszystkich mszach świętych. Nie wybraliśmy dla was specjalnej Ewangelii. Otworzyliśmy Ewangelię dnia dzisiejszego i ja już wiem, jak jest mocna. Po tych rozmowach, po spowiedziach, wiem, ile się stało przy pomocy tej Ewangelii, którą Kościół czyta. Dzisiaj wszystkim. Więc wszystkie elementy mszy świętej już były. Musimy ją tylko doprowadzić do tego finału, jakim jest Komunia Święta. Pan was zaprasza na ucztę. Więc proszę, tu nam teraz ładnie coś zagrają i zaśpiewają, jak wszystko, co robią. A my się przemieszczamy tak, żeby stanąć wokół tego stołu, który jest w samym środku areny. I ja też już tam idę. I tak oto okazuje się, że wszystko to, co działo się wcześniej, również było częścią mszy świętej. Wszystko to, co widzieliśmy, również było częścią mszy świętej. Arcybiskup wyjaśnia, że te poszczególne elementy, tak, to były właśnie fragmenty mszy świętej. A więc nie jest to tylko jakiś event, nie jest to tylko jakieś wydarzenie. Mamy tutaj do czynienia z wydarzeniem liturgicznym. Mamy tutaj do czynienia z mszą świętą, odprawianą przez samego arcybiskupa archidiecezji łódzkiej. W otoczeniu mnóstwa kapłanów z uczestnictwem biskupa seniora. Myślę, że to wydarzenie naprawdę podzieli dzisiaj katolików bardzo wyraźnie. Będzie część, która powie, no wspaniale, właśnie tak trzeba przemawiać do młodych
ludzi. Druga część będzie zgorszona tym, przerażona tym, co widziała, a pewnie największa część, największy fragment kościoła wiernych to będą ludzie, którzy nie do końca będą wiedzieli, co z tym zrobić. I dlaczego tak to właśnie wygląda? Dlaczego tak różnie jest ta sytuacja odbierana? Otóż moim zdaniem wniosek jest bardzo prosty. Otóż to, co widzieliśmy, ta liturgia na arenie młodych, to zdecydowanie nie jest już katolicka liturgia. W sensie nie wyraża ona w ogóle katolickiej wiary. Moim zdaniem jedynym logicznym wyjaśnieniem tego, że arcybiskup wraz ze swoimi kapłanami i biskupem seniorem coś takiego robią, jedynym logicznym wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że mają oni już inną wiarę. Po prostu. Jest to straszne, ale nie jestem w stanie sobie tego logicznie inaczej wytłumaczyć. I o ile pewnie odezwą się głosy, o właśnie ksiądz, wiadomo, się po prostu czepia, wymyśla tutaj po to, żeby oskarżyć, żeby oczernić. No nie, po prostu staram się logicznie to zinterpretować. Moim zdaniem wszystkie te wydarzenia, wszystko to, co widzieliśmy, pokazuje, że te osoby, arcybiskup, ojciec Recław i wszyscy, którzy biorą w tym udział, mają zupełnie inny obraz Boga i Kościoła. Zupełnie inny obraz liturgii mszy świętej. Zacznijmy od samej mszy świętej. Arcybiskup mówi, że teraz właśnie zapraszamy, teraz rozpoczynamy naszą ucztę. Teologia katolicka nie opisuje mszy świętej w ten sposób. Teologia katolicka mówi bardzo jasno, msza święta jest ofiarą. Jest uobecnieniem ofiary, ale nie tylko symbolicznym uobecnieniem, ale również realną, prawdziwą ofiarą, co później będzie streszczone w teologii tym jednym słowem, ponowienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. I słowo uczta w oficjalnej teologii Kościoła praktycznie nie istnieje. Pojawia się w pojedynczych wypowiedziach właśnie w okresie posoborowym, natomiast no właśnie wtedy już gdzieś tam tak jakby na marginesie niektórzy pozwalają sobie na to, żeby w ten sposób o mszy świętej powiedzieć, ale wciąż nie stało się nawet dzisiaj to jeszcze oficjalną doktryną Kościoła. Tradycyjna definicja, która istnieje w Kościele praktycznie od samego początku do ewidentnie Soboru Watykańskiego II i wciąż jeszcze, bo i posoborowe wypowiedzi wciąż jeszcze podkreślają ten ofiarny charakter, można jeszcze wciąż takie wypowiedzi znaleźć. To nauczanie jest stałe, ciągłe. Przez praktycznie 2000 lat mamy nieustannie powtarzane, że msza święta jest prawdziwą ofiarą, jest tym uobecnieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa, jednocześnie realną, prawdziwą, konkretną ofiarą, nie tylko symbolicznie, nie tylko obrazowo przedstawione, nie tylko uobecnione na zasadzie właśnie przedstawienia, tylko konkretna, prawdziwa, realna ofiara. Ja może przeczytam tutaj fragment encykliki Piusa XII, Mediator Dei, tak żeby nie być tutaj zupełnie gołosłownym, to znaczy nie opierać się tutaj jedynie na moich własnych słowach. Część druga. Kult eucharystyczny. Istota ofiary eucharystycznej. Tajemnica Przenajświętszej Eucharystii ustanowiona przez Chrystusa Najwyższego Kapłana i z Jego woli, odnawiana stale w Kościele przez Jego kapłanów, jest jakby szczytem i ośrodkiem religii chrześcijańskiej. Gdy chodzi więc o najważniejszą sprawę w liturgii świętej, uważamy za rzecz pożyteczną, czcigodni bracia, zatrzymać się tu nieco i zwrócić Waszą uwagę na ten niezmiernie doniosły przedmiot. Chrystus Pan, kapłan na wieki według obrządku Melchizedeka, jako że umiłował swoich, którzy byli na świecie, w czasie ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy go wydano, aby zostawić ukochanej oblubienicy swojej Kościołowi widzialną, jak domaga się tego ludzka natura, ofiarę, która by stale przedstawiała krwawą ofiarę, jakiej miał dopełnić raz jeden na krzyżu, która by pozostała jej pamiątką aż do końca wieków i której moc zbawcza byłaby stosowana do odpuszczenia grzechów, jakie codziennie popełniamy. Ofiarował Bogu Ojcu ciało i krew swoją pod postaciami chleba i wina i pod tymiż postaciami podał ciało i krew swoją do spożycia apostołom, których ustanowił wtedy kapłanami Nowego Przymierza, nakazując im i ich następcom w kapłaństwie, by tę ofiarę w dalszym ciągu składali.
Wobec tego przenajświętsza ofiara ołtarza nie jest tylko prostym i zwykłym wspomnieniem mąk i śmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i istotnym ofiarowaniem, w którym najwyższy kapłan to samo czyni przez niekrwawą ofiarę, co uczynił już na krzyżu, ofiarując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako hostię najmilszą. Albowiem tu i tam jedna i ta sama jest hostia i ten sam składa obecnie ofiarę za pośrednictwem kapłanów, który niegdyś siebie samego ofiarował Ojcu na krzyżu, z różnicą tylko w sposobie ofiarowania. Jeden jest więc i ten sam kapłan Chrystus Jezus, którego przenajświętszą osobę kapłan zastępuje. Ten ostatni bowiem dzięki kapłańskiemu namaszczeniu upodabnia się do najwyższego kapłana i rozporządza władzą działania mocą i w imieniu samego Chrystusa. Przeto czynnością swoją kapłańską niejako użycza Chrystusowi swojego języka i ręce mu daje. Również i żertwa ofiarna jest ta sama, a mianowicie boski Zbawiciel w swojej naturze ludzkiej i w rzeczywistości swego ciała i krwi. Sposób jednak ofiarowania Chrystusa jest odmienny, na krzyżu bowiem ofiarował On Bogu siebie samego całego i swoje cierpienia. Ofiarowanie zaś żertwy dokonało się przez śmierć krwawą, dobrowolnie przyjętą. Natomiast na ołtarzu, skoro jego natura ludzka jest w stanie chwały, śmierć panować mu nie będzie. Niemożliwe jest już przelanie krwi. Jednakowoż dzięki zamysłom boskiej mądrości naszego Zbawiciela to ofiarowanie przeciwnie jest nam ukazane przez zewnętrzne znaki, które są symbolem Jego śmierci. Istotnie, przez przeistoczenie chleba w ciało, a wina w krew Jego, jest Jego ciało równie obecne co Jego krew. Postaci zaś eucharystyczne, pod którymi jest On obecny, wyobrażają krwawe rozdzielenie ciała i krwi. W ten sposób to upamiętniające przedstawienie Jego śmierci, która w rzeczywistości miała miejsce na Kalwarii, powtarza się w poszczególnych ofiarach ołtarza dzięki tym rozdzielonym symbolom, które oznaczają i wyobrażają Chrystusa Jezusa w stanie ofiary. A więc mamy tutaj rozwinięcie nauki Soboru Trydenckiego, uobecnienie ofiary, ale nie tylko symbol, nie tylko przedstawienie, ale realna, prawdziwa ofiara. Stąd to określenie ponowienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa, co też to pojęcie pojawia się tutaj na marginesie jako punkt 25 w tejże encyklice. Chwilę potem Pius XII pisze, ponadto i cele są identyczne. Pierwszym jest chwała, następnie drugim przewidzianym celem jest należyte dziękczynienie Bogu. Oczywiście chwała należna Ojcu Niebieskiemu w pierwszym, drugim dziękczynienie. Trzecim celem jest zadośćuczynienie, przebłaganie, przejednanie. Czwarty wreszcie cel to prośba. A więc mamy tutaj bardzo jasną naukę katolicką. Msza Święta jest ofiarą krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest z nią tożsama. Jest jej uobecnieniem, ale realnym uobecnieniem. Stąd uprawnione jest również pojęcie ponowienie. Jej cele to oddać Bogu cześć, dzięki czynić, przebłagać i prosić. Zamiast tego na arenie młodych ani razu nie pojawia się jakieś odniesienie do katolickiej teologii mszy świętej. Zamiast tego mamy określenie uczta. I jakby całe zachowanie, cały ryt też odpowiada właśnie temu. Dlaczego tak jest? Otóż moim zdaniem logiczna odpowiedź jest tylko jedna. Dlatego, że w oczach arcybiskupa, w oczach jego kapłanów msza święta jest już bardziej ucztą niż ofiarą, albo nawet jest już tylko ucztą, a nie prawdziwą ofiarą. Jeśli byłaby ofiarą, no to powinno byłoby to być widać. Dlaczego nic na to nie wskazuje? Cały ten rytm, całe to zachowanie, te tańce, dziękczynienie po komunii świętej, wszystko to wskazuje na to właśnie, że mamy do czynienia z ucztą. Ta arena młodych pokazuje to niezwykle dobitnie, że w oczach arcybiskupa, który temu wszystkiemu przewodzi, ta właśnie msza święta jest ucztą, a nie ofiarą. Moim zdaniem cała ta ceremonia pokazuje bardzo dobitnie, że mamy tutaj do czynienia naprawdę z nową mszą, czyli z inną mszą. Nie tylko w sensie rytu już, ale w sensie teologii, w sensie pojęcia tego, z czym mamy do czynienia. Moim zdaniem nikt, kto miałby katolicką teologię mszy świętej w głowie, nikt, kto miałby katolickie pojęcie o mszy świętej, nigdy nie odważyłby się w ten sposób sprawować najświętszej ofiary.
Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak ktoś z katolicką teologią mszy świętej mógłby pogodzić tego rodzaju zachowania. Natomiast oczywiście bardzo dobrze pasuje ta liturgia arcybiskupa Rysia do modernistycznego obrazu liturgii, czy w ogóle modernistycznego obrazu wiary. Pamiętamy, że według modernistów religia, wiara sprowadza się do uczuć religijnych. To one są najważniejsze. One tworzą wszelką religię według modernistów i liturgia ma być wspólnotowym wydarzeniem według modernistów, które ma prowokować właśnie uczucia religijne. Stąd bardzo dobrze pasują do tego wszelkie ruchy charyzmatyczne, które właśnie tym się zajmują, prowokowaniem uczuć religijnych. I dlatego im bardziej spójrzmy na to, że im bardziej idziemy w stronę takich właśnie współczesnych, nowoczesnych kapłanów i ich liturgii, tym więcej dostrzeżemy tam właśnie nacierania na ludzkie uczucia. Tam więcej musi być takiej gwałtownej muzyki lub sentymentalnej muzyki, więcej tańców, więcej ruchu, więcej krzyku, więcej uczuć na różny sposób właśnie, albo szybko, albo sentymentalnie, ale musi być tam więcej uczuć. Dokładnie odpowiada to tezom modernistycznym. Jakby można tutaj zaobserwować oddalanie się od katolickiej teologii mszy świętej. Ofiara, składamy Bogu cześć, rozum i wola. Rozum mamy rozpalić, wola ma zostać, rozum oświecić, powiedzmy, wola ma zostać rozpalona poprzez miłość, właśnie za pomocą oświecenia rozumu i zachęty do dobrego ćwiczenia człowieka w oddawaniu czci Panu Bogu. Człowiek poddając się pod rytm mszy świętej, wchodząc w pewien porządek tego rytu, uczestnicząc w nim, otwiera się naprawdę na to, co zostaje przekazane na poziomie intelektu, jednocześnie poddając się pod to wszystko, co się dzieje, padając na kolana, oddając Bogu cześć, ćwiczy swoją wolę. Nie może ulegać swoim chwilowym zachciankom, nie zachowuje się właśnie na sposób emocjonalno-spontaniczny, tylko podlega pod pewien porządek. To jest również na takim banalnym poziomie może, ale jednak ćwiczenie naszej woli. A więc tradycyjna liturgia mszy świętej oddziałowuje na poziomie rozumu i woli. I to odpowiada po prostu tradycyjnej antropologii i tradycyjnej teologii. Ta nowa msza, im bardziej nowa, tym bardziej to widać, odpowiada modernistycznemu obrazowi wiary, czyli najważniejsze są uczucia i powiedzmy tej modernistycznej antropologii w tym sensie, że według modernizmu człowiek kontaktuje się z bóstwem przede wszystkim na poziomie swoich uczuć. To uczucia prowokują go do działania i to one są tym, co tworzy w istocie później religię, wszystko w religii, kult, dogmaty itd. itd. I ten spektakl, który obserwowaliśmy na arenie młodych, jest właśnie taką bardzo wyraźną ilustracją modernistycznego obrazu wiary, modernistycznego obrazu liturgii, modernistycznego obrazu samego Boga. Dlaczego mówię o tym, że jest to modernistyczny obraz Boga? Myślę, że warto naprawdę tutaj o tym powiedzieć, bowiem według teologii katolickiej Bóg jest absolutem, On jest tym Panem, tym, od którego wszystko pochodzi, jesteśmy mówieni przede wszystkim cześć. I liturgia katolicka jakby w pierwszej linii skupiała się na tym, żeby pokazać, że to Bóg jest Panem, że spotykamy się tutaj, aby Bogu tą cześć oddać. I oczywiście, że On jest blisko nas, On jest tym Emmanuelem, Bogiem z nami. Oczywiście On przychodzi do nas w Komunii Świętej. Ale żeby odpowiednio zrozumieć to, kto do nas przychodzi, trzeba właśnie wiedzieć, jak wielki On jest. I to jest teologia katolicka. Przede wszystkim cześć wobec Pana Boga, ten spokój, ta powaga, majestat Boży. To ma nam liturgia pokazać w każdym katolickim rycie. Natomiast co się dzieje teraz właśnie na przykład na arenie młodych, która jest taką powiedzmy nową mszą plus, tak? To w tą stronę rozwój, w cudzysłowie, liturgiczny idzie. Na Zachodzie poszło to w tą stronę już dawno. U nas to idzie jakby ten 20 lat do tyłu z 20-letnim opóźnieniem. Stąd wiemy dokładnie, jak to powinno, w cudzysłowie, dalej pójść. Jaki tam jest obraz Pana Boga? I to może być dla wielu trudne pytanie. No jaki jest obraz Pana Boga? Jest on wzywany, śpiewa się na Jego cześć. Bardzo często mówi się przecież o Panu Bogu. Robimy dzięki, czynimy Panu Bogu i chwalimy Go i w pieśniach wielokrotnie pojawia się Pan Bóg. No przecież On jest bardzo, bardzo jakby często nazywany. Jaki może być tam niewłaściwy obraz Pana Boga? Ano nie tylko może być on niewłaściwy, ale ewidentnie jest on niewłaściwy. Dokładnie odpowiada to
modernistycznemu obrazowi Pana Boga. Otóż, kim jest Bóg dla modernisty? Bóg dla modernisty jest w zasadzie nieznany. To znaczy, nie ma innego kontaktu z Panem Bogiem dla modernisty niż poprzez nasze uczucia religijne. Człowiek ma te uczucia religijne, one mu wskazują, że gdzieś tam Bóg jest i człowiek próbuje nawiązać z nim kontakt poprzez swoje uczucia religijne. Pojawiają się tacy wielcy mistrzowie uczuć religijnych, jak właśnie Pan nasz Jezus Chrystus, i oni tworzą właśnie jakiś taki system odpowiadający ich niezwykłym uczuciom religijnym, i my w tym systemie, wchodząc w ten system, możemy te nasze uczucia religijne tak rozwijać. I widzimy, w tym systemie tak naprawdę za bardzo Pana Boga nie ma. Bóg jest gdzieś tam odległy. To jest taki Bóg agnostyka w modernizmie, czyli Bóg niepoznawalny tak naprawdę na poziomie rozumu. Taki gdzieś tam odległy on jest i gdzieś tam go czujemy. I zwróćmy na to uwagę, jak często właśnie współcześni kapłani mówią o tym czuciu, odczuwaniu Pana Boga. Nawet w dyskusji z ateistami przeważnie sprowadzają wszystko ostatecznie do relacji, do czucia. Ja wiem, że on jest, bo ja go odczuwam. To jest właśnie to. To jest właśnie ten modernistyczny obraz Pana Boga, czyli w zasadzie obraz agnostyka, obraz człowieka, który nie wie, czy Bóg istnieje, to znaczy on jest przekonany, tak, ja wierzę, bo czuję, tak, ale nie wie na poziomie rozumowym, że Bóg istnieje. To nie jest prawda, która go oświeciła, to nie jest albo logiczny wniosek, wnioskowanie, którego do tego doprowadziło, albo przyjęcie przez rozum prawdy objawionej ze względu na znaki wiarygodności, co jest wiarą. Wiara pochodzi ze słuchania. Człowiek przyjmuje prawdy objawione i wtedy wierzy w to, co zostało mu przekazane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i apostołów, później przez Kościół Święty. To jest wiara. Natomiast wiara modernisty to są uczucia religijne, tak? Uczucia religijne, które w ten czy w inny sposób mam pielęgnować, mam rozwijać. Dlatego wszystkie religie według modernisty są dobre, bo wszystkie one wypływają z uczuć religijnych właśnie. No i to dokładnie pasuje do tego, co obserwujemy na arenie młodych. Tam co jest najważniejsze? Najważniejsze są właśnie uczucia. Wszystko kręci się wokół tych uczuć. Chodzi o to, żeby je napompować. Mamy na zmianę bardzo mocne rytmy, tak, po to, żeby właśnie wzbudzać uczucia, albo bardzo sentymentalne momenty, po to, żeby również odpowiednio modulować uczuciami tych młodych ludzi. A więc to nie jest tak, że ta liturgia jest ewidentnie ukierunkowana na Pana Boga, pomimo tego, że wiele się tam o Panu Bogu mówi. Ta liturgia jest ukierunkowana na to, żeby uczucia promować, żeby wpływać na uczucia młodego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że modernista wierzy, że właśnie uczucia są w tym najważniejsze, że właśnie trzeba rozbudzać te uczucia. Katolicka duchowość mówi, że nie wolno pompować uczuć w duchowości. Katolicka duchowość, chociażby święty Jan od Krzyża, ale wszyscy nauczyciele życia duchowego mówią o tym, że człowiek, który próbuje zbliżać się do Pana Boga na poziomie uczuć, który próbuje w ten sposób pompować swoje uczucia, on otwiera się na działanie złego ducha, bo na tym poziomie emocji i uczuć chętniej działa zły duch niż Pan Bóg. Dlaczego? Dlatego, że to, co czyni nas podobnym do Pana Boga, to, co sprawia, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to jest rozum i wola. Rozum potrafiący poznać ogólne pojęcia i wola, która potrafi kochać. Dlatego Bóg chce działać na tym poziomie, dlatego przekazuje nam objawienie treści, słowa przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy na poziomie rozumowym je poznali, uznali ich wiarygodność, poznali, przyjęli, wierzyli i wtedy rozpalili naszą wolę do działania. Pan Bóg do tego nas zachęca i katolicka duchowość do tego się sprowadza, do promowania, poznawania na poziomie rozumowym wiary i później ćwiczenia się w cnotach, czyli wzmacniania naszej woli, która jest gotowa działać niezależnie od uczuć. I to jest kluczowy aspekt katolickiej duchowości, aby właśnie panować nad swoimi uczuciami, aby uczynić z nich takiego posłusznego rumaka, który podąża tam, gdzie chcemy, podąża za wolą, a nie który nad nami panuje. Natomiast zły duch bardzo często, jest jego klasyczną metodą działania, jest właśnie pompowanie uczuć, albo strachu, albo pożądliwości, albo jakichkolwiek innych uczuć. Bo wtedy człowiek działa nieracjonalnie, a gdy zaczyna działać nieracjonalnie, to zdecydowanie łatwiej jest go skusić do czegoś złego, bo to rozum jest tą naszą najważniejszą władzą naszej duszy. I teraz liturgia, która przede wszystkim skupia się na tym, żeby działać na uczucia, nawet jeśli mówi wiele o Panu Bogu, to działa raczej na korzyść złego ducha, niż prowadzi człowieka do Pana Boga. Na początku wspomniałem, że to wydarzenie, które miało miejsce na arenie młodych, że ono podzieli katolików.
Dlaczego ich podzieli? Właśnie dlatego, że część katolików ma jeszcze katolicką teologię w głowie, przynajmniej w szczątkowej formie. Część katolików ma już bardziej modernistyczną teologię w głowie i nie przez przypadek, no bo tak ich formuje się od lat, tak formuje ich też sama nowa msza. No i duża część katolików ma jakiś miszmasz, gdzie nie do końca wiadomo, co przeważa i dla nich to będzie trudne do rozeznania, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Moim zdaniem widać tutaj bardzo wyraźnie, że ta liturgia nie odpowiada katolickiej teologii. Nie widać tam ani śladu katolickiej teologii o ofierze mszy świętej. Nie widać tam praktycznie w ogóle wiary w rzeczywistą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. W zachowaniach, w symbolach, w szacunku wobec Najświętszego Sakramentu nigdzie tego nie widać. Widać tam natomiast nieustanne pompowanie uczuć. Nie widać też tego szacunku w ogóle wobec Stwórcy, majestatu, powagi. Widać przede wszystkim pompowanie uczuć. Widać przede wszystkim ten atak na ludzkie uczucia. Odpowiada to bardziej modernistycznym przekonaniom, poglądom o człowieku i o Bogu i o drodze człowieka do Boga. Odpowiada to bardzo wyraźnie temu. Dlatego odważam się tutaj powiedzieć, że ta liturgia jest liturgią ewidentnie modernistyczną. Moim zdaniem ta liturgia jest liturgią nowej, innej wiary. Ci kapłani, którzy to robili, pomimo tego, że wykorzystują katolicką hierarchię, pomimo tego, że wykorzystują katolickie sakramenty, odprawiają liturgię, która jest liturgią nowej, innej wiary. I teraz każdy z nas musi zdecydować, czy chce praktykować wiarę, którą praktykowali wszyscy święci Kościoła katolickiego. Wiarę przekazaną nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przekazaną nam przez apostołów. Wiarę przekazaną nam przez świętego Augustyna, świętego Franciszka z Asyżu, świętego Jana od Krzyża i wszystkich, wszystkich wielkich świętych. Czy chcemy tą wiarę praktykować, uczestnicząc w katolickiej mszy świętej, czy chcemy praktykować tą nową wiarę, odpowiadającą herezji modernistycznej? Każdy z nas sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajmy jednak, że ta nowa wiara, nowa liturgia to jest rak. To jest rak na ciele Kościoła. To nie jest Kościół. Kościół jest tam, gdzie jest wiara. Kościół jest tam, gdzie jest Boże objawienie, gdzie ludzie wierzą we wszystko to, co Kościół zawsze nauczą. I nawet jeśli hierarchia Kościoła, nawet jeśli wszyscy hierarchowie Kościoła zaczną nas zmuszać do wyznawania innej wiary, my mamy obowiązek powiedzieć im nie, nie możemy. My zostajemy przy tym, co Kościół zawsze i wszędzie wyznawał. My za waszymi nowymi kapłanami, waszą nową liturgią, waszą nową wiarą nie pójdziemy i przez to nasze dusze uratujemy. I ostatecznie zwyciężymy, bo nie bójcie się, bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.